Proszę Państwa, jesteście Państwo nowym zarządem spółki, która fantastycznie się reklamuje. Mianowicie jesteśmy jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszych, w obsługodawców samolotów Embraer na świecie. I jesteście również jednym z najbardziej znanych przedsiębiorstw serwisowych w Europie. Jak minął ten rok 2018, to takie pytanie do Państwa jako do nowego zarządu. Natomiast chciałem się zapytać również, czy ten rok również minął pod znakiem przyjęcia nowego, wspaniałego klienta, globalnego klienta, którym jest KLM. Jak Państwo to oceniacie, ten rok działalności firmy? Pani prezes. Na pewno ten rok upłynął w mojej ocenie bardzo dobrze. Spółka cały czas się rozwija, zwiększyła portfel klientów zagranicznych. Ile to już jest... Ile to już jest towarzystw, jeśli można zapytać o to? Obsługa klientów zagranicznych to mniej więcej 50% tego, co wykonuje spółka, jeśli chodzi o obsługę serwisową samolotów. Bo także ponad połowa naszej działalności. Połowa to lot. Połowa to lot, tak. A połowa spółki zagranicznej. Połowa spółki zagranicznej i tego będziemy chcieli się w naszej przyszłej działalności trzymać. Natomiast jeśli chodzi o rok 2018, spółka cały czas się rozwija. Zaplanowane zostały nowe inwestycje. Cały czas są realizowane inwestycje. Spółka modernizuje się, będzie korzystała z najnowszych technologii. Także myślę, że ten 2018 rok w porównaniu do lat ubiegłych to duży skok w przyszłość przede wszystkim, ale to też dołączenie do Polskiej Grupy Lotniczej, bo 10 października zostaliśmy oficjalnym członkiem Polskiej Grupy Lotniczej. Spółka LOTAMS teraz jest już w 100% własnością Polskiej Grupy Lotniczej, co w 2018 roku było niewątpliwie dużym wydarzeniem i da nam też możliwości rozwoju w kolejnych latach. Ja mam pytanie do Pana. Czy otwarcie stacji obsługowej lub też terminalu obsługowego w Budapeszcie było ważnym krokiem w kierunku rozwoju w Europie? Tak, oczywiście. Jest to zwiększenie oczywiście naszych możliwości świadczenia usług poza Warszawą i poza już krajem. Przewidujemy dalsze ekspansję. Ekspansję, oczywiście. Mamy już na tapecie kolejną lokalizację, kolejną destynację. O, to proszę to ujawnić. No, jeszcze nie ma podpisów. Ale w Europie? W Europie. Centralnej? Tak. Aha. Także przygotowujemy się do... Ale mam nadzieję, że jak już będzie wszystko podpisane, to może będziemy mogli to ogłosić. Oczywiście. Jak najbardziej spółka się rozwija. Tak jak pani prezes powiedziała, LOT stanowi 50% naszego portfela zamówień. LOT ma bardzo ambitne plany rozwojowe, jeżeli chodzi o flotę, co stanowi również wyzwanie dla nas, a starając się utrzymać i walcząc o kolejnych klientów naszego MRO, musimy tak samo się rozwijać. Teraz w Warszawie mamy do dyspozycji 10 slotów, które są naszą własnością. 11 slot jest własnością grupy. Stąd planujemy też ekspansję na inne lokalizacje tutaj. Proszę wyjaśnić widzom, co to znaczy slot. Slot obsługowy to jest miejsce w hangarze dedykowane na samolot. Czy to jest miejsce, w którym się obsługuje samolot? Tak. W hangarze może być jeden slot, może być kilka slotów. Mówimy o slotach tutaj na samoloty widebody i narrowbody. Czyli szerokokadłubowe i wąskokadłubowe. Tak. Hangary są dostosowane w trakcie budowy do danego typu samolotu. Oczywiście w miejsce hangaru narrowbody możemy umieścić kilka samolotów wąskokadłubowych i kontynuować przeglądy bazowe. Także w chwili obecnej mamy 10 slotów tutaj w Warszawie. Zakładając oczywiście dane typy samolotów, bo lotnictwo się rozwija, samoloty są coraz większe. Jak wiemy, Embraer wprowadził już typ E2, który jest znacznie większy od E1. Także w miarę tego, jak samoloty robią się coraz większe, oczywiście nie ma możliwości postawienia trzech mniejszych samolotów, tylko już w tym momencie dwa. Lot będzie się rozwijał, a czy Wy też będziecie zakładali ekspansję tutaj na miejscu, na Okęciu? Tak, oczywiście. Czy będzie budowa nowego hangaru obsługowego? No, pod kątem planów Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie już nie będziemy inwestować w nowy hangar, ponieważ nie zdąży się on zwrócić.
Stąd bardzo intensywnie pracujemy teraz nad nową lokalizacją poza Warszawą do czasu uruchomienia centralnego portu. Ta nowa lokalizacja to będzie Rzeszów, tak? Rozumiem. Na razie został podpisany list intencyjny z portami Rzeszów. Polska Grupa Lotnicza podpisała też list intencyjny w zakresie rozpoczęcia współpracy z województwem podkarpackim, bo jest to województwo, które na pewno ma duży potencjał w tym zakresie. Natomiast cały czas trwają rozmowy. Otrzymaliśmy też, jak powszechnie wiadomo, wsparcie ze Skarbu Państwa na inwestycje w nowej lokalizacji. Właśnie natomiast w Rzeszowie. Cały czas toczymy rozmowy, które mają zmierzać do tego, żeby to właśnie tam hangar powstał. Ile będzie tych slotów potencjalnie w Rzeszowie? Też 10 mniej więcej? Docelowo tak, natomiast wiadomo, że są to podzielone etapy. Rozumiem. A proszę powiedzieć tak, czy to, że KLM, naprawdę renomowana globalna linia, zdecydowała się serwisować swoje Embraery, jest znaczącym, prestiżowym krokiem dla Państwa? Oczywiście. A jeśli chodzi o dalsze plany, czy może się Państwo ujawnić jakieś, nie wiem, przynajmniej z kim albo z iloma liniami prowadzicie rozmowy? Mówię o tym pozalotowskim segmencie eksportowym. Kilka dni temu skończyliśmy przegląd na Austral, to jest operator spoza tej grupy. Na samolocie 787 wykonaliśmy na nim wymianę silników plus szereg serwis biuletynów. Kilkaset zadań w sumie, bo jeszcze usuwaliśmy usterki. Dysponuje on flotą 787 i jest zainteresowany potencjalną współpracą w przyszłości. Prowadzimy działania mające na celu zwiększenie naszego wachlarza właśnie klientów. Czyli który to będzie już ewentualnie następny zagraniczny klient? Nie wiem, 10, 15? No jeżeli mówimy o, staramy się pozyskać klientów długoterminowych. Także tutaj mówimy o kilkunastu klientach. Rozumiem. Natomiast samych klientów portu mamy ale dużo. Ale tacy, dużo którzy większe. Na przykład zlecają serwis Dreamlinera u Was, tak pojedynczy, to jest, rozumiem, więcej. Potem się przekonują, że ten serwis jest dobry i że macie doświadczenie i wtedy wracają. Czy to jest pewnego rodzaju, rozumiem, polityka taka? Tak, jak najbardziej. Jesteśmy pierwszym MRO w Europie, który wykonał przegląd C na 787, także wiadomo, że mamy większe pierwszym doświadczenie. Pierwszym w Europie. Pierwszym na świecie było ANA, my jesteśmy pierwszym w Europie. C1 na 787 lotu. A jeśli chodzi o rozwój stacji w Budapeszcie, wykonaliście tam przegląd lotowskiego Dreamlinera w Budapeszcie. Czy to było celowe, czy to było przypadkowe, wynikające z eksploatacji tego typu samolotów w flocie lotu? Oczywiście były to zadania planowe, wynikające z tego, że samolot operował z Budapesztu i po nalotach, cyklach podchodziły pewne zadania do wykonania w Budapeszcie. Rozumiem. A jakieś szerokie, mówiliśmy o stacji, powiedzmy sobie, nowej w centralnej Europie, o Rzeszowie, czy coś jeszcze nowego. Państwo się przygotowujecie mentalnie, słyszę, do centralnego portu komunikacyjnego i tam oczywiście skoncentrujecie swoje inwestycje, ale jeszcze jakieś dalsze rozmowy z innymi klientami, inne typy samolotów. Wiem, że takim kolejnym przełomem była obsługa 737 MAX. Czy można by było poprosić o jakieś podsumowanie tego wszystkiego, jeśli chodzi o 737? 737 jest wprowadzony teraz przez LOT do obsługi liniowej. Szykujemy się pod pierwszy przegląd C. Mówimy o modelu MAX. Tak. Póki co LOT nie przewiduje tego rodzaju przeglądu w 2020 roku, prędzej 2021, ale już mamy skompletowane większość narzędzi, które pokrywa. Czyli narzędzia i licencje macie, tak powiem, zapewne. Personel przeszkolony już mamy, tak. Narzędzia kupujemy sukcesywnie w miarę tego, który etap przeglądu podchodzi. Wiadomo, że pod C jeszcze nie musimy kupować, bo jest to 2020 rok, ale oczywiście mamy to wszystko w planach, w budżecie już ulokowane. Panie prezes, jesteście odseparowani, bo przypomnijmy Państwu, że jesteście odseparowani od lotów, jesteście oddzielną spółką. Tak. Natomiast jesteście w Polskiej Grupie Lotniczej, o czym Pani powiedziała. Proszę mi powiedzieć, czy mogłaby Pani jakoś zbilansować ten rok i powiedzieć o planach w sensie finansowym? Czy można by to jakoś generalnie określić? W tym roku spółka planuje zakończyć rok obrotowy zyskiem, co jest dużym sukcesem, bo branża jest trudna, wymagająca znacznych inwestycji. A może Pani uchylić rąka tajemnicy, jaki będzie to zysk, czy raczej wolałaby Pani? Na razie wolałabym nie. Ale zyskiem. Zyskiem, tak.
takim, z którego jesteśmy na pewno zadowoleni, który pozwoli na inwestycje, oczywiście w ograniczonym na razie jeszcze zakresie, w modernizację też tutaj Warszawy, bo to, że nie będziemy budować tu hangaru, nie oznacza, że nie będziemy tutaj inwestować, bo modernizację jeszcze... stanowisk obsługowych. Dokładnie, tak. Dlatego, że jeszcze co najmniej kilka lat tej obsługi tutaj nas czeka i tutaj koncentruje się nasza działalność. Także spółka zakończy rok zyskiem. LOT jest zupełnie odrębną spółką, bo tak jak w LOTAMSie 100% udziałów posiada Polska Grupa Lotnicza, tak podobna sytuacja ma miejsce w przypadku LOT-u. Natomiast jest to nasz bardzo ważny klient. Siostra, też, można tak to określić. Siostra, matka wręcz, bo... Skoro 50% macie zleceń z LOT-u. Kapitałowo siostra, natomiast LOTAMS pochodzi z LOT-u, dlatego jest to dla nas strategiczny partner. Natomiast nasza działalność, rozwój naszej działalności, nasze plany, które były realizowane w 2018 roku i te, które przyjęliśmy na przyszłość, to nie tylko LOT, ale tak jak cały czas powtarzamy i na czym bardzo nam zależy, to połowa portfela klientów zagranicznych i nawet jeśli LOT będzie się rozwijał, czego oczywiście bardzo mocno mu życzymy, tak my będziemy musieli nadążać za tym i cały czas ten stosunek udziału klientów 50-50 utrzymywać. To wszystko, co Państwo nakreśliliście, wymaga przede wszystkim doskonale wykształconego, wytrenowanego, doświadczonego personelu technicznego. Państwo macie takie wspaniałe hasło, bardzo mi się ono podoba, mechanik wyższych lotów. Czy Państwo przewidujecie ciągle pozyskiwanie tych najzdolniejszych młodych ludzi, którzy chcą swoje życie i karierę związać z lotnictwem i obsługą tego lotnictwa, rozumiem, tak? Zdecydowanie, bo jest to branża w jakiś sposób magiczna, która przyciąga. I ja jestem chyba przykładem tego, że naprawdę... Panią przyciągnęła ta branża. Można się w tym zakochać, nawet nie mając gdzieś tam tych korzeni w lotnictwie. Natomiast prawda jest taka, że są deficyty, jeśli chodzi o mechaników lotniczych, inżynierów lotniczych. Pewnie ma to związek z tym, że to szkolnictwo techniczne gdzieś tam trochę zostało zaniedbane w jakiś sposób i będziemy starać się od podstawowych zaszczepiać tą zainteresowaniem tym zawodem i też w rozmowach z ministerstwami podpisaliśmy z MEN-em list intencyjny w tym zakresie, żeby jednak to szkolnictwo techniczne było rozwijane, popularyzowane i żeby ten mechanik, żeby przywrócić prestiż tym zawodom, bo to są zawody naprawdę, naprawdę wspaniałe i robiące wrażenie. Ja sama naprawdę jestem pełna podziwu dla każdego tutaj mechanika, który pracuje i jestem zafascynowana ich pracą i inżynierem. Oczywiście. Mówię od tak naprawdę tutaj wszystkich szczebli zawodowych, które tutaj w spółce się znajdują. Dlatego będziemy starać się nie tylko tutaj działać w ramach naszej spółki, jeśli chodzi o rozwój tego zawodu, ale też w szerszym zakresie. Maksymalnie jak się da. Czy Pan mógłby coś dorzucić do tego? Czy macie Państwo plany na przykład otoczenia opieką jakiejś szkoły średniej? Bo wiem, że współpracujecie z Krosnem. Współpracujecie z taką szkołą średnią w Krośnie. Jest liceum, jest technikum lotnicze tutaj niedaleko Was. Też myślę, że też będzie otoczone opieką Waszą. Tak, oczywiście. Współpracujemy też. Czy jakieś dalsze? We Wrocławiu były kiedyś szkoły techniczne o profilu lotniczym. Czy Państwo macie też takie plany, nie wiem, ekspansji do tych średnich szkół, żeby przyciągnąć tę młodzież, która jest zarówno? Oczywiście. Planujemy bardzo szeroką ekspansję w tym roku i w przyszłym. Będziemy podpisywać listy, będziemy obejmować patronatami szkoły, jak najbardziej musimy związać się. A my będziemy o tym donosić i pisać. Tak jest. Mam nadzieję, że będziemy to pokazywać. Lotnictwo ma się rozwijać, tak jak wszyscy sympatycy lotnictwa wiedzą, że w ciągu najbliższych 20-30 lat ma się potroić praktycznie, także już teraz wiadomo, że obecna ilość szkół nie nadąży dać nam absolwentów, którzy pokryją zapotrzebowanie na rosnącą ilość samolotów na rynku w tym czasie. Także na pewno szkół musi przybyć, ilość klas, które te szkoły będą dawać o profilu technicznym, lotniczym, też musi wzrosnąć. Współpracujemy również z VAT-em, mamy wielu absolwentów, konsultujemy ze sobą programy szkolenia,
WAT teraz też uruchamia nowe kierunki MBA, związane też z lotnictwem, także bardzo, bardzo ściśle tutaj współpracujemy i taką współpracę chcemy też uruchomić w innych szkołach. Więc zakończymy naszą, myślę, że jedną z kilku przyszłych rozmów o tym, jak będziecie się rozwijali. Zakończymy tym, że jesteście jednym z globalnych potentatów obsługi Embraerów, w ogóle wszystkich Embraerów. Życzę Wam, żebyście byli również takim globalnym potentatem obsługi również 737 MAX, Dreamlinerów i innych typów samolotów w miarę rozwoju lotnictwa w Polsce. No i życzę tego, żeby kultura techniczna trafiła do młodzieży i żebyście pozyskiwali najlepszych na mechaników lotniczych, czyli mechaników tych wyżej latających. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy, mam nadzieję, do tej tematyki rozwoju technicznego aspektu obsługi lotnictwa wracać. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.